zapraszamy na kolejny odcinek Słonecznej TV. A dziś Słonecznej TV, wiosenne trendy. Zapraszamy. Daria, widzę, że tej wiosny królują pastele. Tak, to jest jeden z pierwszych trendów, o których chciałam powiedzieć. Myślę, że co sezon pastele wracają. Jest to fajny trend, panie bardzo lubią ten trend, więc naprawdę możemy znaleźć dużo fajnych pastelowych ubrań. A co, jak dobierać te pastele do siebie? Czy każdy w pastelach może chodzić? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że większość typów urody wygląda dobrze w pastelowych odcieniach. Wiadomo, że trzeba dobrać odpowiednią tonację do naszej urody, ale w tym sezonie fajne jest to, że w jednej stylizacji łączymy kilka pastelowych kolorów, czyli na przykład taka miętowa zieleń może być połączona z taką... Pomogę Ci. O, dziękuję Ci bardzo. Z taką błękitną torebką i nawet do tego możemy założyć taki płaszczyk. Jeszcze właśnie tutaj chciałam zwrócić uwagę na taki błękit. Ja też mam taką marynarkę w tym odcieniu. Jest to właśnie jeden z topowych kolorów w tym sezonie. Także czyli koniecznie coś trzeba zakupić w tym odcieniu. Tak, w tym odcieniu, tak, to jest nazwa to jest Serenity, to tak naprawdę Panton powiedział, że to będzie jeden z najmodniejszych kolorów w tym sezonie. A jeśli nie chcemy inwestować tak jak Ty w żakiet, czy nie wiem, w sukienkę, to wtedy możemy postawić na dodatki. Na torebkę, na szal, tak, lub na przykład na buty w tym odcieniu. Myślę, że buty w takim jest. Ale nawet szal. Nawet szal, jak najbardziej i będzie to fajnie wyglądało. A powiedz mi, czy w pastelach wyglądają lepiej kobiety starsze czy młodsze? Wiesz co, tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia. Myślę, że młode dziewczyny super też wyglądają w pastelach, a też jasne kolory odmładzają, odświeżają wizerunek, więc jeżeli mamy troszeczkę więcej lat i mamy pastelowe kolory, tylko pamiętajmy, żeby to nie był tylko pastelowy róż, żebyśmy nie wyglądały śmiesznie, ale w takiej stylizacji myślę, że starsza pani też by fajnie wyglądała. No dobrze, a jeśli nie chcemy łączyć pasteli, tylko chcemy mieć jakiś element pastelowy, a resztę stonowaną, to co wtedy? Popatrz na mnie, jestem cała w czerni i mam tylko jeden element. Tak samo możemy mieć coś białego, możemy mieć coś beżowego albo na przykład jeansowego i jeden taki element pastelowy. To ja mam do Ciebie prośbę, dobierz coś dzisiaj dla mnie, bo ja jestem w moim ulubionym pastelowym czarnym. Dobrze. Więc może coś, żeby gdzieś tam rozświetlić i wyglądać bardziej wiosennie. Dobrze? Mogę na Ciebie liczyć? Jak najbardziej. No to super. Aneta, ja dobrałam do Twojej tak zwanej czarnej bazy taki ciekawy miętowy płaszczyk. Wiem, że to nie jest koniecznie w Twoim stylu. Ale chętnie przymierzę. Ale przymierz. On ma taką bardzo nowoczesną formę. Innym. Myślę, że to taka do Twoich czarnych rurek i zwykłej czarnej bluzki tak naprawdę pasowałoby praktycznie wszystko. Podbij troszeczkę rękawy. I uważam, że bardzo fajnie w tym wyglądasz. Daria, jakie są właściwie trendy? Czego nie może zabraknąć w naszej szafie tej wiosny? Wiesz co, tak naprawdę te trendy się powielają co sezon i jak już mówiłyśmy, są te pastele, więc fajnie jest mieć coś pastelowego, jasnego. Cały czas modny jest styl boho, nawiązanie do lat 70. ubrania takie patchworkowe, takie jakby robione na szydełku. Frędzle też są dalej modne? Frędzle też, bo to też się wpisuje w ten styl lat 70. styl boho. Ale tak samo bardzo modna jest właśnie sportowa elegancja, nawiązanie do sportowych elementów, nowoczesne też formy, połyskujące akcesoria. Bardzo modne też są takie rzeczy, no po prostu jakieś ubranie o danym kroju, czyli na przykład bluzki z zasłoniętymi ramionami. Modne są w tym roku niezwykle apaszki, przeróżne, jedwabne, różnie wiązane, różnie zaplatane. Kurtki bomberki, też styl militarny, styl safari. Sporo jeansu i tak naprawdę to się powiela. Są jakieś takie elementy, które są bardzo modne w danym sezonie. Ale to jest fajne, bo każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i coś, w czym się będzie dobrze czuł. Znaczy, mnie się rzuciła w oczy ta bluzeczka. No i to jest kwintesencja właśnie najnowszych trendów, czyli mamy tutaj właśnie nawiązanie do stylu boho, jest tutaj taki kolaż printów, także to też jest bardzo modne. No. Ale już materiał jest zupełnie inny, już jest wiesz, cieniutki, przejrzysty, no, już jest taki wiosenno-letni. Tak, i tu też mamy zaproponowane jakby rzeczy, które będą idealnie do tego pasowały, czyli na przykład jeansowa spódnica. Fantastycznie, no z takimi rzeczami też się prosi, żeby to było albo jeansami. No i do tego oczywiście musi być torba z frędzlami. Tak, i wtedy już możemy lecieć na jakiś letni festiwal, jak najbardziej. Także tutaj są frędzle, ale też na przykład, jeżeli nie przepadamy za frędzlami, możemy też po prostu taką klasykę postawić. Bo podkówki są też bardzo modne. Bardzo modne, przerzucić sobie przez ramię. Także jak widzisz, no styl boho, no już nie wiem, który sezon o tym mówimy, jest cały czas modny, więc jeżeli się zaopatrzyłyśmy coś w zeszłym sezonie, także możemy to odkopać i nadal w tym chodzić, lub po prostu sobie kupić nawet taką jedną bluzkę, która będzie nam na pewno do wielu rzeczy pasowała.
Daria, pastele, boho, co jeszcze? Jeszcze na przykład dla fanek mocniejszych barw tak samo mogą się ucieszyć. Zwłaszcza ja, ponieważ uwielbiam ten kolor, czyli kolor kobaltowy, jak widzimy, znowu jest hitem. Fantastycznie wygląda, pasuje wielotypu urody, zwłaszcza w ogóle słowiańskiemu typowi urody. No i myślę, że też jest fajnie, bardzo widowiskowy i piękny, super się prezentuje. Piękny, ale tu widzę jeszcze w ogóle takie kolory, kolory naprawdę. Tak, i tutaj mocne. Mamy też, można powiedzieć, takie nawiązanie tego stylu lat 70. do boho, tylko że w takiej bardziej graficznej formie, ale właśnie takie graficzne, duże formy też są bardzo modne, tylko że pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy bardzo drobne i niskie, to takie bardzo duże formy nas przytłoczą. Aha. Więc jeżeli mamy więcej kształtów i na przykład chcemy ukryć brzuszek, to to świetnie się sprawdzi. Ale to nie wszystko, moja droga, bo jeszcze mamy tutaj mocny róż. Bardzo mocny, bardzo mocny, taki amarantowy, on też cały czas jest hitem, jeżeli lubimy taki kolor, zwłaszcza tylko, że to już chyba trzeba uważać, prawda, żeby nie przesadzić, to musi być rzeczywiście dodatek jakiś, nie ubieramy się cały w taki róż. Bardzo proszę, ubrać się idealnie dla mnie, więc mówisz? Właśnie tak, świetnie śmierzyć? W ogóle tak, ten dobra. Żakiet pasuje, ogólnie ten kolor jest tak naprawdę idealny dla brunetek, właśnie taki jak ty. Daria, a propos grafiki, cały czas są modne paski. Tak, one jakby też co sezon wracają, ale w tym sezonie naprawdę wielu projektantów proponowało właśnie ubrania w paski. I tutaj mamy świetny przykład, taki żakiet, takie szersze pasy. Właśnie można zestawiać do takiego sportowego looku, jak twój, ale też można do super eleganckiego, tak? Czyli biała bluzka może być spódnica ołówkowa i możemy tak spokojnie do biura. Czy sukienka tak, czarna czy mała czarna, albo może być mała czerwona, obojętnie też. Jakiś kolor, ponieważ bielczer, wiadomo, są podstawowymi kolorami i większość kolorów tak naprawdę wszystkie będą pasowały. Świetne, do tego. Także też jest to kolejny trend, czyli po prostu pasy bielczen ponadczasowe. Styl militarny. Tak, jak najbardziej. Modny również w tym sezonie. W ogóle nawiązanie takiego, właśnie ta militarna zieleń połączona z takimi krojami, jest to troszeczkę safari. Jest to cały czas modne. Tutaj mamy jeszcze takie bluzki, jakby takie, nie wiem, nawiązanie delikatne do moro. Są spodnie w takim kolorze i też takim. I one mają też fajny fason, zobaczone są takie dosyć szerokie. Tak. Tak, takie mogą... rzeczywiście, takie no, safari, no, ciekawie, na lato, bo zobacz, naprawdę rewelacja. Tutaj taka bluzka i tutaj mamy takie delikatne, widzisz, sznurowanie. Ale czy dobrze to połączyć, spodnie z bluzką, czy jeżeli już bardzo, nie? Bardzo tak jesteśmy w modzie, może to ciekawie wyglądać. Na przykład, nie wiem, Joanna Horodyńska w takim monotematycznym zestawie by ciekawie wyglądała. Ale wiesz co, ja lubię jakoś, jakieś takie, wiesz... To co dobrać do takich spodni w takim razie? Wiesz co, fajnie by wygląda na przykład zwykły biały t-shirt i na przykład jasna kurtka jeansowa, super. I do tego na przykład czarne czułenka. Twój zestaw, na przykład czarna bluzka, ta kamizela i te spodnie też by ciekawie wyglądało. Możemy też połączyć oczywiście z super modną w tym sezonie kurtką bomberką. Znamy wszystkie trendy, które obowiązują nas tej wiosny, a co z butami? Wiesz co, tutaj akurat świetnie są przedstawione dwa takie główne trendy, czyli sportowe buty, zwłaszcza te na grubszej podeszwie. Już mówiłyśmy o tym, że sportowe buty są szalenie modne. Tak, tak. Ja akurat zapatrzyłam się w ten model, czyli złoty na tej podeszwie. No myślę, że będzie świetnie wyglądał w super słoneczny dzień. I buty sznurowane. One są niesamowicie modne. Już w zeszłym sezonie tak nieśmiało wchodziły w trendy, ale w tym sezonie to już jest prawdziwy must have dla każdej faszynistki. Czyli już wiadomo, co kupić. Wiadomo, co kupić. Przymierzasz? Przymierzam. Ja przymierzam te, no i zobaczę, jak wyglądają te złote, które kupiłaś. Może też się skuszę. Aneta poszła przymierzyć buty, ale chcę jeszcze dołożyć jedną parę, ponieważ te też są moje ulubione. Takie właśnie turkusowe, zwykłe trampeczki. Myślę, że też będą świetne na wiosnę i na lato. No, mnie się one szalenie podobają, ja sobie je kupiłam i na przykład właśnie do jakiejś takiej bardzo prostej stylizacji, tak jeden element, te błyszczące buty, moim zdaniem podbiją ten styl. Daria, twoja kolejna propozycja. Turkusowe taki buty. Kolor? Jeden z moich ulubionych kolorów i fajne to jest, że te buty są całe turkusowe, nie to, że mają jakąś, nie wiem, białą podeszwę czy białe sznurówki, tylko wszystko jest zachowane w jednym kolorze. Mi one się bardzo podobają. Myślę, że fajnie będą wyglądały do całej takiej jasnej stylizacji letniej, do gołej nogi. I na przykład w twoim przypadku tutaj jeszcze możemy dołożyć tak dla kontrastu. Taką przeszalałaś teraz. Taką torebeczką, ona ma jeszcze długi pasek, więc można ją założyć po prostu przez ramię. I do takiej właśnie czarnej stylizacji, takie dwa elementy. Myślę, że fajnie to wygląda. Mnie się osobiście bardzo podoba. Na mnie jest za dużo kolorów. Na ciebie jest za dużo, no dobrze, więc już pozostajemy w tym stylu i na przykład takie buty. No nie wiem, czy by założyła, czy nie. Założyłabym. Ale naprawdę wydaje... Do żartów też mogą fajnie wyglądać. Też fajnie będą wyglądały. Rewelacyjnie. Pomyśl, jak już przyjdzie naprawdę taka prawdziwa wiosna, będzie ciepło, będzie słońce. Do jeansowej spódniczki. Tak. Do wszystkiego je założymy.
Daria, to jest mój typ. No, powiem Ci, że wyglądasz genialnie i znowu do Twojej fantastycznej stylizacji prezentują się świetnie te buty. Mm-hmm. Dopełniają ją, nadają jeszcze takiego charakteru. No, bardzo fajnie wyglądają te sznurowane buty, naprawdę. To jedno jest pewne, ja sznurowane buty na pewno w tym sezonie kupię. Powiem Ci, że ja też, tylko że z tymi sznurowanymi trzeba uważać. Butami. Dlaczego? Wiesz co, one przeważnie, ich sznurowanie się kończy na kostce albo troszeczkę wyżej. I na przykład, jeżeli mamy nie za długie te nogi lub te kostki po prostu to są... To skrócą nam jeszcze bardziej. Bardzo nas skrócą, dlatego że ten but się kończy tak jak botek. Mm-hmm. Tak, i tutaj ciężko coś zaradzić. Czyli co, tylko dziewczyny z długimi nogami mogą tak, sobie tak pozwolić? Tak, lub po prostu możemy postawić na, w kolorze cielistym. Tak, jeżeli mamy w kolorze cielistym, to one się zleją z kolorem na naszej skóry i one wtedy nas tak, że tak powiem, nie skrócą za bardzo. Chyba, że zakładamy tak jak ja dziś tak, do czarnych rurek. Do czarnych rurek, które jeszcze mają wyższy stan, więc one pięknie tutaj się łączą z tymi nogawkami. Ich nie wywinęłaś i fajnie właśnie, że one tak nachodzą na te buty, więc też to fajnie optycznie wysmukla i wyszczupla nam sylwetkę. Fantastycznie się w nich czuję, fantastycznie. Świetnie wyglądają, naprawdę. Czyli podsumujmy, co trzeba kupić tej wiosny? Pastelowe rzeczy, oczywiście ponadczasowy jeans, coś w militarnym klimacie, w militarnej zieleni. Możemy postawić na jakiś soczysty kolor, może być to kobalt, może być to róż. No i oczywiście buty w sportowym klimacie mogą być na takiej grubszej podeszwie. No i koniecznie sznurowane buty, czarne lub cieliste, to zależy wszystko od naszej sylwetki. Czyli dla każdego coś dobrego, każdy dla siebie coś znajdzie na pewno w sklepach, bo zrobiłyśmy przegląd i dobrze o tym wiemy, wy też to zobaczyliście. A na dzisiaj to już chyba wszystko. Tak, i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Wreszcie jest, nadeszła wiosna, a na wiosnę oczywiście ubieramy się troszeczkę inaczej, tym razem, sorki. A na wiosnę ubieramy się troszeczkę inaczej, jest to dziwne, ale taka, proszę Państwa, jest prawda, ubieramy się troszeczkę inaczej, ale tylko troszeczkę, spójrzcie na Anetę, zmieniła tylko zimową kurtkę na jesienno-wiosenną kamizelkę.